Więc jesteśmy w zapisie, jesteśmy na żywo. Witam Państwa bardzo serdecznie. Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym poranku z pełną motywacją. Jest to dzień 19. 19 dni rano. Dzielimy się energią i chęcią do działania. A dzisiejszy odcinek, dzisiejsze nasze spotkanie jest na temat istotny, chyba często zapominany. Czyli jak dbać o kontakt ze sobą, jak budować tą ważną, życiową relację. Zastanawialiście się kiedyś nad jakością kontaktu ze sobą? Dbacie o niego? Pielęgnujecie go? Widzę, że zbieramy się coraz większą ilością osób. Może odwracając sytuację. Czy jesteś zainteresowany albo zainteresowana innymi ludźmi? W rozmowie zadajesz więcej pytań niż mówisz? Umiesz dbać o relacje z innymi? Tak naprawdę to, aby być docenionym, najgłębsze pragnienie ludzkiej natury to jest być docenionym. To mawiał już William James, uznany za ojca psychologii. Najgłębszym pragnieniem ludzkiej natury jest być docenionym. Jak można docenić drugą osobę? Dając jej uwagę, atencję. Sprawiając, że w tym momencie, w którym ma z tobą kontakt, czuje się wyjątkowa. Czuje się słuchana, doceniona, zadbana. I pytanie, jak teraz, odwracając to, jakiej jakości jest kontakt z tobą? Twój kontakt z tobą. Czy też więcej pytasz niż mówisz? Czy też doceniasz się? Interesujesz się sobą? Jest Patrycja. Cześć Patrycja. Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry i tobie. Jest Jaśka. Dzień dobry. Puszczajcie informacje o live'ie w świat. Budujemy poranną grupę. Więc czy doceniasz siebie? Czy doceniasz siebie? Zastanawialiście się kiedyś nad tym, co to znaczy utrzymywać relację? Nad czym to polega? To czy rozmawiamy ze swoim głosem wewnętrznym, ze sobą, swoim ciałem? Czy z drugą osobą, tak naprawdę, takiej na płaszczyźnie porozumienia nie bardzo się różni. Na pewno nie pod tym względem, że o naszą relację ze sobą trzeba dbać.
o relacje z innymi również trzeba dbać. Usychają bez tego. Ale co to znaczy dbać o relacje? Co to znaczy dbać o relacje? Jak dbać o swoje relacje? Też Joanna. Dzień dobry, Joasiu. Dwie Joanny dzisiaj. I nie tylko dzisiaj. Jesteśmy razem praktycznie codziennie. Ciekaw jestem, jak dbacie o relacje. Aleksandra pisze. Dzień dobry, mam bardzo dobre pytanie. Dopiero od niedawna po pracy z wewnętrznym dzieckiem. Jestem tego ciekaw. Praca z wewnętrznym dzieckiem to jest naprawdę bardzo, bardzo ważny obszar. Jeden z najważniejszych. Praca z tym małym żydącem, z którym jesteśmy całe życie. I nie zapominamy. I to właśnie jest też odnośnie relacji ze sobą. Ciekaw jestem pytania. No dobrze, wracając jeszcze do pytania o utrzymywanie relacji. Czy to oznacza spotykanie się codziennie? Czy dla Was utrzymywanie relacji nawet z inną osobą oznacza spotykanie się codziennie? Rozmawianie raz w tygodniu, raz w miesiącu? Jakie są Wasze kryteria? Kiedy uważacie, że dbacie o relacje? Może polega to na pamiętaniu o jakichś ważnych wydarzeniach, jak urodziny. Weselach, chrzciny, pogrzeby i tak dalej. Kiedy uważacie, że dbacie o relacje? Czy to może nie zależy od ilości, a od jakości? Odwracając to pytanie. Jak dbać o relacje ze sobą? Czy to znaczy codzienne spotkania ze sobą? Czy to znaczy spotkania ze sobą raz w tygodniu? A może raz w miesiącu? Jak można rozumieć codzienne spotkania w dbaniu o relacje ze sobą? Wszelkiego rodzaju formy, gdzie zatrzymujemy się i zastanawiamy się, co jest. Jak się czujemy? No, bardzo dobrze sprawdzają się tutaj medytacje. Takie medytacje właśnie nastawione na wczucie się w ciało, w swoje potrzeby, wyciszenie tych głosów. Czasami jest tam cały bazar różnych głosów. Raz w tygodniu polecam prowadzenie ćwiczenia uczuć i potrzeb, dziennika uczuć i potrzeb. Raz w tygodniu siadamy i wypisujemy, w jakim aktualnie stanie jesteśmy. O tym też wspominam w kursie 60 dni pełnej motywacji, bo tam bazujemy na tych 7-dniowych cyklach. Czyli co 7 dni sprawdzamy, czy wszystko jest ok i co na następny tydzień chcemy, a nad czym chcemy się skupić, nad którym obszarem. Patrycja, dbam o relację, jak jestem uważna na drugą osobę. Czyli jeżeli tracisz uważność, to ta relacja może się rozmyć, tak? Dobrze rozumiem? Bo utrzymanie uważności to wymaga zasobów. Oczywiście utrzymywanie relacji też wymaga zasobów. Ale uwaga, utrzymywanie relacji zarówno z innym, jak i ze sobą możemy wprowadzić w bardziej automatyczne zachowanie. Coś powtarzalnego, regularnie. Jeden moment, kiedy pamiętamy, oho, to jest teraz. I teraz się odezwę do najważniejszych osób w moim życiu. Przede wszystkim zaczynając od siebie.
I też ostatnio usłyszałem informację, to jeszcze widzę, że Aleksandra, ale pytanie jest kluczowe. Ważne, żeby uświadomić sobie konieczność dbania i kochania siebie. Szczególnie jak jest się mamą, żoną, pracownikiem, bywa, że przekładamy potrzeby innych ponad siebie. Dokładnie. Dokładnie tak jest. Bieg, nie ma czasu, z czegoś trzeba rezygnować. Rezygnujemy z najważniejszego, z dbania o siebie. I czym to się kończy? Jeżeli nie zadbamy o siebie, to organizm się zepsuje. Nie dbamy o samochód, który używamy, no to samochód nie posłuży za długo. Nie wymienimy oleju, nie zrobimy przeglądu, nie posprzątamy i tak dalej. Jednak ważne, żeby być ze sobą w takim stopniu, jak tego potrzebują obie strony. Może to być codziennie, a może wystarczyć kontakt raz na tydzień. Też tak uważam. Też tak uważam. Natomiast jeżeli jest się w bliskiej relacji, relacji partnerskiej czy małżeństwie, kontakt raz na tydzień wydaje się mało, prawda? Kasia, cześć. Zawsze słucham później, a dziś dołączyła. Czyli 19 dni potrzebny był proces, żebyś do nas dołączyła. Żebyś wstała. Super, bardzo się cieszę, że jesteś na żywo. Dlatego dbanie o siebie powinno być nadrzędną czynnością, a traktujemy ją praktycznie ostatnią, pyta Monisia. To zależy, czy na pewno ważne, aby była w priorytetach, żeby pamiętać o tym. Bo to jest relacja, z którą będziemy się zmagać, czy chcemy, czy nie, przez całe życie. I u niektórych faktycznie staje się ona zaniedbana. Naprawdę, zobaczcie, żyjemy w społeczeństwie, gdzie depresje, choroby dwubiegunowe, czy nawet niezdiagnozowane obniżenie samopoczucia, to zarówno w przypadku kobiet, jak i mężczyzn. W ogóle taka ciekawostka, że u mężczyzn statystycznie występuje częściej depresja niż u kobiet, tylko u mężczyzn potrzeba innych narzędzi, żeby ją zbadać. Bo jeżeli badamy tym samym narzędziem, to wychodzi więcej u kobiet. Więc to zarówno niezależnie od płci, dbanie o siebie. Gdzieś to spada z listy priorytetów. Zapominamy, nikt nam o tym, nikt nas tego nie uczy, nikt nam o tym nie wspomina. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ, zobaczcie, często jest to wynikiem jakiejś presji społecznej. Bo wyobraźcie sobie taki teraz piękny scenariusz. Żyjecie sami. W jakimś lesie, w jakichś górach, czy na jakiejś wyspie. Nikogo nie ma dookoła. Macie swoją chatkę, swoje pole, swoją wodę. Czy w takich warunkach zapomnielibyście albo zapomniałybyście o dbanie o kontakt ze sobą? Raczej nie, prawda? Nie byłoby innego kontaktu. No dobrze, teraz dodajmy jednego człowieka. No, już może częściowo przyciągać swoją uwagę. Szczególnie taka relacja jeden na jeden. Dodajmy jeszcze sąsiadów.
dodajmy przełożonych w pracy, dodajmy jeszcze inne osoby. I nagle ta uwaga jest podzielona na bardzo, bardzo wiele części. Ale żeby zrozumieć potrzeby drugiej osoby, nie oznacza rezygnacji ze swoich potrzeb. Oznacza natomiast okazanie drugiej osobie, że jesteś zainteresowany albo zainteresowana zarówno swoimi, jak i jej potrzebami. Okazanie tego, że interesujesz się jej potrzebami, ale i zarówno swoimi. I jeżeli pod presją tego wszystkiego, osoba, wiecznie mówimy tak, zgadzamy się na wszystko, tak, tak w roli mamy, żony, pracownika, brata, siostry i tak dalej. Jeżeli w tych relacjach często mówimy tak, to osoba, która wiecznie mówi tak, nieustannie pomija osobiste potrzeby i powoli buduje w sobie ogromny gniew. To są też słowa Marshalla Rosenberga, twórcy Porozumienia bez Przemocy. Bardzo, bardzo Was zachęcam do chociażby wykładu Marshalla na YouTubie. Wiecie, że dziennie mamy około od 12 do 70 tysięcy myśli? Zapewne mieszkając samodzielnie na bez ludzi byłoby to blisko 12 tysięcy myśli. A mieszkając w świecie pełnym bodźców i szumu informacyjnego jest to około 70 tysięcy myśli. I teraz taka ciekawostka. Wiecie, że u większości osób badanych 80% z tych myśli są to myśli negatywne? Teraz szybka matematyka. Jeżeli z 70 tysięcy podzielimy przez 80%, mamy 56 tysięcy negatywnych myśli dziennie. No wiadomości, oczywiście social media często też, bo nawet jak widzimy te pozytywne wiadomości, to u nas się budzi poczucie niższości. I to się wiąże z negatywnym ładunkiem. 56 tysięcy. Więcej niż... Na pewno więcej niż kilka na minutę. Ciekawe, ile sekund ma doba. Czy to jest jedna myśl na sekundę? Dlaczego tak się dzieje? No, kiedyś było nam to potrzebne. Jeżeli coś tam się w krzakach czaiło, to raczej chcieliśmy rozpatrywać każdy czarny scenariusz, niż zbyt optymistycznie do tego podejść. Ale teraz, tu gdzie jesteśmy, w takim momencie, jakim żyjemy, kiedy każdy ma co włożyć do garnka, jest dach nad głową, słońce wstaje. Oczywiście jest pełno szumu informacyjnego, który nastraja negatywnie, ale to nie tyczy się naszego jestestwa i bycia. Więc docenianie też, świadome docenianie pozytywnych wiadomości. Jesteśmy w takim stanie, w takim momencie rozwoju cywilizacji, że możemy, pamiętajcie, że pomimo tego, co w ogóle wokoło się krzyczy, wiem, że teraz są polityczne zawirowania, z różnej strony do mnie docierają te informacje, ekonomiczne zawirowania, natomiast i tak to nie zmienia faktu, że żyjemy w najlepszym okresie naszej cywilizacji. Nigdy nie było tak dobrze. A my się potrafimy stresować tym. Chociażby to, że nie było wojny od tylu lat. Później jej skutków. Naprawdę mamy świetne warunki, w jakich teraz żyjemy. Tak to wszystko, te wszystkie małe spory i kłótnie są istotne, ale nie są istotne naszych emocji. Więc starając się skupić na, przynajmniej w połowie, na pozytywie,
zachowując równowagę. Czyli przyglądam się każdej sytuacji za i przeciw, a nie tylko przeciw, nie tylko dostrzegam zagrożenie. Pozwala, że właśnie to wewnętrzne dziecko i ta moja relacja ze sobą jest budująca, jest wspierająca. Nawet Albert Einstein wspominał, że wszystko, co ludzkość dotychczas uczyniła i wymyśliła, wzięło się z dążenia człowieka do zaspokojenia najgłębszych potrzeb i uśmierzenia bólu. Najgłębszych potrzeb. Trzeba mieć świadomość, żeby móc jasno komunikować te potrzeby. Więc ich świadomość jest niezwykle istotna. A jeżeli weźmiemy słowa Jamesa Williamsa, że to pragnienie bycia docenionym jest tak istotne, Aleksandra pisze, że pyta, czy wszystkie poranki są do odsłuchania? Jeśli tak, to gdzie? Będę wdzięczna za odpowiedź. Mogę uczestniczyć sporadycznie, niestety. Olu, dziękuję za pytanie. Są na zarówno na YouTubie, jak i na Spotify'u i tych wszystkich platformach podcastowych. Są też elementem, dodatkiem kursu. 60 dni pełnej motywacji. Wtedy przecinany jest takimi lekcjami planowanymi i co drugi dzień jest live. Dzięki temu schematowi motywacja rośnie w tempie błyskawicznym. No i taka miłość do siebie, taka dbanie o relacje ze sobą, z otoczeniem, przebudowa tego otoczenia. I ona pisze: ze sobą jestem ciągle, uważam na siebie, swoje potrzeby na zasadzie przyjaźni. Czasem się rozpieszczam, bo nie można dbać ciągle o innych. Czasami trzeba się rozpieścić. Natomiast też jest, słyszę, że masz dużą tutaj świadomość i uważność na te elementy i bardzo mnie to cieszy. Lucyna wysyła przytulaka, też tule ciepło. Katarzyna, bez świadomości trudno będzie nam podjąć decyzję nad sobą w ograniczeniu jedzenia słodyczy. Tak, bez świadomości, jeżeli ktoś uważa, że słodycze są i nie ma świadomości, że przeszkadzają, to nie podejmie próby. Dlatego też z zespołem robimy działania, żeby założyć fundację i działać edukacyjnie, czyli w środowisku, w jakim żyjemy, budować wiedzę i wsparcie, że dać informację o tym, że jest gdzieś wsparcie w tym problemie jedzenia słodyczy. Dzisiaj wieczorem prowadzę grupę 15 tygodni intensywnej zmiany nawyków żywieniowych. Taką zamkniętą grupę. Wiecie, jak się zamyka ludzi w grupie i ustalamy, że wszystko, co tam powiemy, zostaje w tej grupie, daje niesamowite efekty i wsparcie. I tam są naprawdę szczere emocje i prawdziwe historie. Teraz najprawdopodobniej będziemy za tydzień zamykać kolejną grupę. Jeżeli więc 16 będziemy zamykali grupę, więc jeżeli chcecie dołączyć do grupy intensywnej zmiany nawyków żywieniowych w 6-osobowych grupach, to Was zachęcam. Wracając do tematu, co możemy zrobić, żeby tą relację, kontakt ze sobą utrzymać? Przede wszystkim pierwszą rzeczą, jaką polecam Wam zrobić, to przyjaźnić się ze sobą, traktować siebie jako przyjaciela. Pomyśleć zawsze o sobie w kontekście, jakbyście myśleli o przyjacielu. Czasami to pomaga, to jest takie ćwiczenie. Co byś doradził, albo co byś doradziła przyjacielowi w danej sytuacji. I właśnie o to chodzi. Żeby spojrzeć na siebie jak na przyjaciela. Stała wewnętrzna komunikacja.
czyli analizowanie potrzeb, uczuć. I z czasem to wchodzi w nawyk. To staje się automatyczne. Jak czuję się w jakiś sposób źle, niekomfortowo, to zastanawiam się, o czym to jest, o jakich potrzebach. No i uznanie siebie samego za ważnego w waszej relacji. Czyli jak uznać, czy wierzysz, że można zbudować dobrą relację dzięki temu, jaki jesteś, jaka jesteś? Czy dzięki temu można zbudować trwałą relację? Czy uważasz, że może na relację trzeba zasłużyć? Czy poświęcasz własne potrzeby i wartości, aby być w relacji? Czy jesteś w stanie zrezygnować z własnych granic, aby ktoś poczuł się dobrze z tobą w relacji? Abyś ty poczuła się dobrze ze sobą w relacji? Tak, jeżeli któreś z tych pytań padło twierdząca odpowiedź, to warto się temu przyjrzeć. Często jest tak, że czujemy się samotni w relacji ze sobą. Tak blokujemy wewnętrzne dziecko, które chce się bawić, eksplorować, doświadczać. Zdrowego dorosłego, który jest też każdym, który podejmuje racjonalne decyzje, prowadzi przez życie zgodnie z wartościami, nie robiąc krzywdy. Czy na przykład nie powielając zachowań takich jak jedzenie słodyczy w nadmiernej ilości. Bo jeżeli sobie świętujemy czasami jakiś mały sukces, pozwolimy sobie na coś ekstra, to w imię hygge, fińskiego hygge, czyli takie małe, magiczne momenty, kiedy siadamy sobie z drożdżówką i z kubkiem gorącej kawy przy kominku, czy spotykamy się ze znajomymi, mamy taki czas dla siebie, bardzo ważny. Wtedy słodycze mają zupełnie inną rolę. Nie traci się kontroli. Nie ma impulsywności, nie ma kompulsywności. Jest porozumienie. Jest potrzeba do tego bycia elastycznym w tej relacji. Panowania nad emocjami. Albo obserwacja tych emocji na początek. Mówienie do siebie w sposób szczery, jasny i zrozumiały. Jak komunikujemy się w sposób szczery, jasny i zrozumiały? Fakty, emocje, potrzeby i prośby. Cztery kroki według komunikacji NVC. Jaki jest fakt? To jest fakt. Jaki on budzi we mnie, jakie budzi we mnie emocje? Emocje związane są z jakimi potrzebami? I jaką mam do siebie prośbę w związku z tym? To też pozwala nazywać problemy i trudności, które nam się przydarzają. No i staranie się dostrzegania też pozytywów. Nawet jak ciężko jest wieczorem, po ciężkim dniu czujecie się zmęczone, to oznacza to, że był super dzień, że daliście z siebie wszystko. Nie oznacza, że teraz trzeba się gratyfikować w najszybszy możliwy sposób. Wiadomo, że w naszej grupie wiele osób gratyfikuje się czym? Są to słodycze. No ale są też osoby, które lubią sięgnąć po lampkę wina, coś kupić sobie na poprawę nastroju. Warto zwracać uwagę
warto zwracać uwagę na takie szczegóły, ponieważ jeżeli w takim dawaniu nagród często takie dawanie nagród często mylone jest z miłością i przychylnością do siebie. Że się nagradzamy, a zapominamy o tej relacji, o tym kochaniu się, przychylności, a to uzależnia. Więc konsekwencją jest podejmowanie jakiegoś działania w celu otrzymania nagrody. I to może być nawet niebezpieczniejsze od kary, jak mawiał Marshall Rosenberg. Takie uzależnienie robi z człowieka miłą osobę, miłą, martwą osobę. Powiedzcie, czy macie jakieś pytania? Lucyna pozdrawia, Aleksandra dziękuję. Katarzyna, co było w Las Vegas, zostaje w Las Vegas. Stara dobra zasada. Tak, to prawda. Zostawię was z tym stwierdzeniem, że mówiąc często tak, nagradzając się bez dbania o relacje ze sobą, człowiek się uzależnia i staje się miłą osobą. Miłą i martwą osobą. Słowa Marshalla Rosenberga, twórcy Porozumienia bez przemocy, NBC, do materiałów, którego was odsyłam. Odnośnie słodyczy, zapraszam gorąco na czwartkowy webinar. Zatrzymanie procesu jedzenia słodyczy w modelu FitMind. Wkleję na Facebooku i w opisie link do tego wydarzenia. Więc wszystkiego dobrego, udanego wtorku. Bela pisze, bardzo przydatne są cztery kroki. Dziękuję. Tak, tak. Z czasem zaczynamy myśleć w tym schemacie i jest łatwiej dogadywać się ze sobą i z innymi. Miłego dnia, do zobaczenia jutro. Pamiętajcie, żeby zostawić kciuki, żeby udostępnić te informacje, niech lecą w świat. Niech zbiera nam się grupa osób dbających o swoje potrzeby, budując takim celem nadrzędnym, o którym ostatnio wspomniałem, jest budowanie właśnie takiej szczęśliwego społeczeństwa. Tak marzy mi się. Osoby, które właśnie dbają o siebie, dbają o innych, o swoje potrzeby, o potrzeby innych. Dzięki waszej pomocy możemy to zrobić. Więc zachęcam do dzielenia się tym światłem dalej. Dziękuję za dzisiaj. Do zobaczenia jutro. Ciao.